Matka Boża Częstochowska jest patronką tej rzeczywistości w polskim kościele, jaką są szkoły katolickie. W związku z tym pewnie zawsze warto odnosić się do niej, kiedy dokonujemy jakiejś refleksji nad naszym środowiskiem. Ale w tym roku to odniesienie jest szczególne. Wszyscy dobrze wiemy, jest jubileusz 300-lecia koronacji obrazu jasnogórskiego. Więc chciałbym się razem z Państwem przez chwilę przyjrzeć osobie Maryi. Trochę tak właśnie, jak ten obraz ją pokazuje. Bo myślę, że są dwie takie podstawowe prawdy o Maryi wkodowane w obraz i w tradycję jasnogórską. Pierwsza ta prawda jest taka, że to jest szczególny typ obrazu, który najczęściej nazywamy hodegetrią, czyli przewodniczką, tą, która pokazuje drogę. W tej mierze Maryja jest nauczycielką. Jest tą, która naucza. To wskazywanie przez nią drogi jest dość szczególne. Jak Państwo macie ten obraz jasnogórski przed oczami, to łatwo zauważycie, że Maryja swoją prawą dłonią wskazuje nie tyle na księgę, którą Jezus trzyma w ręce, co na Jego twarz. W tym się zakresie ten obraz jasnogórski różni od wielu, wielu hodegetrii, na przykład pewnie od ulubionej hodegetrii biskupa Andrzeja, czyli od Matki Bożej Opolskiej. Matka Boża Opolska właśnie takim zdecydowanym gestem pokazuje na księgę, którą Jezus trzyma w ręce, a Maryja Częstochowska podnosi tę dłoń i pokazuje na twarz Jezusa. To znaczy pokazuje na prawdę, która jest wcielona w osobie. Do tego być może jeszcze uda się wrócić. Natomiast drugi element związany z obrazem jasnogórskim to jest ta piękna tradycja, że obraz jasnogórski jest jednym z namalowanych przez świętego Łukasza. Oczywiście z tej tradycji wielu uczonych, superkrytycznych, hiperkrytycznych się podśmiechuje. Chcę powiedzieć, że właściwie każde przedstawienie Maryi w jakimś sensie jest łukaszowe. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy portret Maryi, duchowy portret Maryi rzeczywiście nakreślił święty Łukasz w swojej Ewangelii. Jak przeglądamy Nowy Testament, to Ewangelia Łukaszowa jest faktycznie Ewangelią najbardziej maryjną. U świętego Jana są tylko dwa teksty maryjne, bardzo ważne, ale tylko dwa. Święty Paweł tylko w jednym miejscu mówi o Maryi. Święty Łukasz jest portrecistą Maryi, jest tym, który pokazuje jej duchową sylwetkę. I powiedzmy od razu, że to, co jest najważniejszym wymiarem tego portretu duchowego Maryi stworzonego przez Łukasza, to jest jej stosunek do Słowa Bożego, odniesienie do Słowa Bożego. Czyli Łukasz pokazuje Maryję jako uczennicę, jako figurę ucznia. I tak sobie myślę, że te dwie intuicje, czyli hodegetria, nauczycielka i Łukaszowa, uczennica słowa, te dwie intuicje się ze sobą bardzo mocno schodzą, bo jeśli myślimy o swojej misji nauczycielskiej, to ona nie ma prawa się w żaden sposób udać, jeśli przestajemy być uczniami. Mandat misyjny Pana Jezusa, kiedy Jezus mówi, idźcie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, ten mandat przynosi nam pytanie, kto tak naprawdę może czynić uczniów? I odpowiedź będzie zawsze taka, proszę Państwa, że uczniów czynią wyłącznie uczniowie. Jeśli ktoś już jest tylko nauczycielem, to zapewne przestaje być tym, który czyni uczniów. Więc chciałbym się przyjrzeć teraz Maryi jako tej uczennicy Pana, pokazując z Ewangelii świętego Łukasza właśnie obraz Maryi jako uczennicy
uczennicy Boga, jako tej, obraz tej, która słucha Słowa Bożego. To jest w jej życiu najbardziej szczególny rys, jaki przedstawia święty Łukasz. Dobrze jest zacząć od drugiego rozdziału świętego Łukasza. Dwa wersety chciałbym przytoczyć na początek. Pierwszy to jest werset 19 tego rozdziału. Łukasz mówi tak: Maryja jednak zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Maryja jednak zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. I drugi werset tego rozdziału drugiego. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Więc to jest rodzaj refrenu drugiego rozdziału świętego Łukasza, pokazujący Maryję jako tę, która zachowuje słowa usłyszane od Boga, zachowuje je w swoim sercu. W tekście polskim dwa razy pada to słowo zachowuje. Jeśli sięgniemy do tekstu greckiego Ewangelii, to uda nam się pokazać tę postawę w sposób bogatszy. Mianowicie w 19 wersecie pada słowo syntereo. Syntereo to znaczy tyle, co trzymać razem. Zachować, ale właśnie zachować razem, strzec razem. Dlatego Łukasz mówi, wszystkie te słowa strzegła razem. Jest Maryja osobą, która podchodzi do Słowa Bożego niewybiórczo. Nie jest tak, że zachowuje tylko pojedyncze zdania, tylko jakby wszystkie słowa, całą Bożą prawdę, jaka do niej dociera, chce zachować w całości, kompletnie, koherentnie. Oczywiście pojawia się pytanie, kiedy my zachowujemy wszystkie słowa Boga w sobie. Tak naprawdę możemy zachować wszystkie słowa Boga wtedy, kiedy rozumiemy, że one się wszystkie wypełniają w Jezusie. I wtedy syntezą tego uczniostwa wobec słowa jest moja relacja osobista do Jezusa. Dzisiaj biskup Andrzej cytował już papieża Franciszka z Ewangelii Gaudium, ale ja bym chciał przywołać jeszcze wcześniejszy tekst, czyli Lumen Fidei, gdzie papież mówi o tym, że wiara jest z jednej strony widzeniem, a z drugiej strony jest słuchaniem. I kiedy wiara może być jednocześnie i widzeniem, i słuchaniem? No wtedy, kiedy spotykamy osobę. Bo osobę widzę i osobę słucham. Ale bardzo ważne jest, żeby chcieć zachować słowo, wszystkie słowa, niewybiórczo, wszystkie słowa trzymać razem. Razem to znaczy właśnie w jakiejś też syntezie, w jakimś wzajemnym do siebie odniesieniu. Zwracam uwagę Państwu na to, to jest werset, który mówi o reakcji Maryi na narodzenie Syna, na to, że przychodzą też pasterze do Betlejem, mówią Maryi o wszystkim, co im zostało objawione o tym dziecięciu. Mówią, że w nim jest godność królewska, że w nim jest godność boska. No a ona go widzi złożonego w żłobie. I ona musi zachować jedno i drugie, bo jeśli nie zachowa jednego i drugiego, to nie zachowa pełnej prawdy o Bogu, który się objawia w Jezusie. Bóg w Jezusie objawia się jako król, który jest ubogi. Zobaczcie Państwo, jesteśmy w tygodniu, pierwszym tygodniu ubogiego w Kościele, dzięki papieżowi Franciszkowi. Najbliższa niedziela będzie pierwszym świętem ubogich w Kościele. Papież mówi, trzeba przeżyć ten dzień, bo on jest drogą do uroczystości Chrystusa Króla.
Jak chcecie dobrze przeżyć uroczystość Chrystusa Króla, to przeżyjcie dobrze najbliższą niedzielę, która jest świętem ubogiego. Jak nie przeżyjecie święta ubogiego, to spotkacie się z Chrystusem Królem w jakiejś nieprawdzie. Nieprawdzie ewangelicznej. Właśnie Maryja zachowuje razem. Czyli w niej dokonuje się synteza słowa, które mówi Jezus Chrystus, Syn Boga, Król, potomek Dawida, Jego panowaniu nie będzie końca. Ale ten Król, którego panowaniu nie będzie końca, jest ubogi, rodzi się w stajni. Syn Tereo. Natomiast w drugim przypadku, w tym 51 wersecie, pada słowo greckie diatereo, to znaczy patrzeć uważnie, to znaczy przejrzeć na wylot. Czyli Maryja jest osobą, która się nie zatrzymuje tylko na powierzchni słowa, tylko chce dotrzeć do głębi tego słowa. Chce przeniknąć słowo, które póki co jest dla niej jakąś tajemnicą. Tym razem to zdanie pada po stwierdzeniu. To jest już scena, kiedy Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni po 3 dniach. On im mówi, czemuście mnie szukali? Nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co jest mojego Ojca? A oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Jest słowo, którego nie rozumiem, ale zachowuję w sercu, żeby je przejrzeć na wylot. Czyli, wiecie, taka postawa ucznia, który jest bardzo konsekwentny i uparty. Przychodzi słowo, którego treść jest dla mnie zamknięta, ale nie odrzucam, nie rezygnuję z tego słowa, bo nie rozumiem, tylko zachowuję w sercu, z nadzieją, że jeszcze przeniknę to słowo, że jeszcze je przejrzę na wylot. Nie poddaję się wtedy, kiedy to słowo dla mnie jest niejasne. Czyli już mamy z tych 2 pierwszych wersetów takie bardzo ważne stwierdzenia co do Maryi. Co znaczy, że słucha słowa? To znaczy, że szuka syntezy tego słowa, takiej syntezy, która się dokonuje w osobie, że nie traktuje słowa wybiórczo, nie szuka tylko tych prawd, które jej jakoś pasują. I druga postawa, bardzo ważna, taki upór połączony z nadzieją, przejrzę kiedyś to słowo, przeniknę je na wylot, to słowo, które w tej chwili jest dla mnie zakryte, ale będzie moment, kiedy Bóg mi je objawi, kiedy mi rozjaśni. Tak naprawdę to, co przeżyła Maryja, kiedy Jezus miał 12 lat, to mogła dopiero zrozumieć po następnych 20 latach, kiedy Pan Jezus przeżywał w Jerozolimie swoją ostatnią Paschę. Wtedy to wydarzenie sprzed lat 20 okazało się jasne. Teraz kolejna ważna rzecz, myślę, taka, że Maryja zachowuje słowo w sercu. W sercu. To właśnie Łukasz dwukrotnie podkreśla. W sercu to najpierw znaczy we wnętrzu, w pewnym skupieniu. Taka też jest Maryja na obrazie jasnogórskim. Jak patrzymy na nią, to jest osoba pełna skupienia. To jest osoba, w której widać, że trwa medytacja. Właśnie to jest ktoś, kto nie przepuszcza słowa, tylko zatrzymuje je w swoim wnętrzu. To słowo, które słyszy, staje się jej wewnętrzną prawdą. Staje się jej sposobem myślenia, wartościowania, oceniania, decydowania. We wnętrzu, człowiek życia wewnętrznego, człowiek skupienia. Tu widać też, jak jest bardzo do Maryi podobny święty Józef. Jak Państwo może pamiętacie,
nauczanie Jana Pawła o świętym Józefie. On to podkreśla. Józef jest milczący. To nie znaczy, że nie ma ochoty z nikim gadać. Nie. Trochę jak sołtys z Podhala, nie? Który mówi, nie będę do was mówił, bo nie ma do kogo. Tylko Józef jest milczący, to znaczy to jest prawda o jego głębokim wnętrzu, o jego modlitwie medytacyjnej, o jego skupieniu na słowie. Otóż to, żeby słowo usłyszane stawało się naszą wewnętrzną prawdą, to jest w nas dzieło Ducha Świętego. I to myślę, że to jest jeden z ważnych kluczy, proszę Państwa, bo każdy z was pracuje nad przekazem prawdy. Ale żeby ta prawda stała się czyjąś wewnętrzną prawdą, to jest to, czego dokonuje w nas Duch Święty. Grzegorz Wielki w ten sposób komentował obietnicę Jezusa, że Duch Święty nas wszystkiego nauczy. W jaki sposób Duch Święty nas wszystkiego uczy? Ano właśnie w ten sposób, że jest nauczycielem wewnętrznym. Czyli że to, co słyszymy z zewnątrz od swoich nauczycieli, staje się naszym wewnętrznym przekonaniem. To by oznaczało, tak myślę, że jeśli chcemy ludzi prowadzić do pełnej prawdy, to oprócz przekazywanej treści trzeba ich też otworzyć na doświadczenie Ducha Świętego. Biskup Andrzej już o tym dzisiaj mówił w czasie homilii, jak jest istotne działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Duch Święty zstąpi na ciebie. To jest to, co Maryja słyszy, kiedy się pyta, jakże się to stanie. Duch Święty zstąpi na ciebie. Moc Najwyższego cię osłoni. I tam jest znów taki tryb greckiego słownictwa, który sugeruje nie, że to jest jednorazowe doświadczenie, tylko że Maryja będzie pod namiotem Ducha Świętego, mniej więcej tak jak Izrael był pod namiotem w czasie całej swojej wędrówki z niewoli do ziemi obiecanej. To jest to ocienienie Maryi przez Ducha Świętego, to jest jego towarzyszenie jej w całej drodze życiowej. Zachowywała w sercu, to znaczy także zachowywała z miłością. Z miłością. Jeszcze raz przywołam Grzegorza Wielkiego. Grzegorz mówi tak, kto nie kocha prawdy, jeszcze jej nie poznał. Kto nie kocha prawdy, jeszcze jej nie poznał. Ale w wypadku Maryi i każdego ucznia Jezusa ta miłość ostatecznie nie odnosi się do prawdy jako do czegoś abstrakcyjnego, nie wiem, do tekstu, który jest napisany, tylko jest miłością do osoby. Słowo ostatecznie ma formę osoby. I Maryja kocha osobę, która do niej wypowiada słowo. I więcej, kocha osobę, która staje się, znaczy kocha słowo, które stało się osobą. Maryja słuchająca słowa, zachowująca je w sercu, jest osobą, która wypełnia najdoskonalej pierwsze przykazanie Starego Przymierza. Słuchaj, Izraelu. Słuchaj, a potem pozostaną w twym sercu te słowa. Słuchaj, a te słowa pozostaną w twym sercu. Teraz w tym spotkaniu Maryi ze Słowem można pokazać kilka ważnych postaw. Po pierwsze jest tak, że widać wyraźnie, jak Bóg mówi do Maryi Słowem.
Jeśli nie wiem, wystarczy, że otworzymy scenę zwiastowania, to widać, jak te teksty, które Maryja słyszy, na przykład błogosławiona jesteś między niewiastami. To jest cytat z dwóch ksiąg Starego Testamentu, z Księgi Sędziów i z Księgi Judyty. Dwie kobiety są pochwalone w ten sposób w Starym Przymierzu. Judyta i Jaela. Dwie bardzo podobne do siebie kobiety. To są kobiety, przez które Pan Bóg dokonał ocalenia narodu wybranego spod ucisku asyryjskiego i spod ucisku Kananejczyków. Dwie kobiety, dzięki którym Bóg dokonał zbawienia. I teraz każdy z nas może czytać te księgi, Księgę Sędziów i Księgę Judyty, ale Maryja w ten sposób czyta tę księgę, jedną i drugą, że ona wie, że to jest księga o niej. Że oto Bóg wypowiedział słowo, które się wypełnia na niej. Znalazłem w księdze, w piśmie, znalazłem słowo, które mnie osobiście dotyczy. Czyli Bóg mówi do Maryi słowem natchnionych ksiąg. Proszę Państwa, zwróćcie sobie na to uwagę. Ja jestem pod świeżym takim bardzo wrażeniem. Wczoraj miałem rozmowę z jedną z pani profesor z Uniwersytetu Łódzkiego, która prowadziła badania socjologiczne nad młodymi łodzianami ze szkół gimnazjalnych i pogimnazjalnych. Bardzo nam się te badania przydadzą, także w pracach nad synodem i nad synodem o młodych, który przychodzi. I jedno z pytań, które padło do młodych, to było, w jaki sposób się modlą. I odpowiedź, która mnie najbardziej zszokowała, to jest ta, że tylko 3% młodych modli się tekstem Biblii. Oni w ogóle chcą się modlić i się modlą. Modlitwa dla nich jest ważna. Nawet proszą, żeby ich uczyć modlitwy. Ale tylko 3% w modlitwie sięga po słowo. To są takie dane, które natychmiast do nas apelują. Tego nie można tak zostawić. Nie? Że młodzi, których mamy na swojej katechezie, których mamy w swoich kościołach, oni się nie modlą słowem. To na czym ma polegać ich rozmowa z Bogiem? Przepraszam. Jak to ma być rozmowa z Bogiem, znaczy trzeba go usłyszeć. Maryja słyszy słowo Boga skierowane do siebie i to nie na zasadzie jakichś nadzwyczajnych natchnień, tylko otwiera pismo i w tym piśmie trafia na zdania, które są słowem Boga o niej i do niej. To znaczy uczennica słowa, to znaczy uczennica Pana. Ponieważ w ten sposób czyta i w ten sposób słucha, to potem mamy co? Że ona też mówi słowem. Czyli kiedy się sama chce modlić, to ostatecznie modli się słowami Pana Boga. To wystarczy sięgnąć po Magnifikat. Cały hymn Magnifikat to są cytaty ze Starego Testamentu. Ona ma tak naczytane słowo, że po prostu się nim modli. Kiedy chce powiedzieć słowo do Boga, to mówi tym słowem, które zatrzymała w sercu. Co więcej, ona też interpretuje rzeczywistość Słowem Bożym. Tu najlepszy przykład to jest Ewangelia Jasnogórska, czyli Ewangelia Kany Galilejskiej. Jest problem, skończyło się wino. Maryja opisuje problem słowem Boga. Mówi do swojego syna tak. Nie do syna, tylko do sług. Mówi tak. Idźcie, czyńcie wszystko, co on wam powie. To jest cytat z Księgi Rodzaju, z 41 rozdziału, kiedy jest głód w Egipcie i ludzie przychodzą do Faraona, żeby ich ratował od głodu, to on mówi, idźcie do Józefa i zróbcie wszystko, co wam powie.
Czyli Maryja widzi sytuację trudną w Kanie Galilejskiej, ale ją opisuje Słowem Bożym. Rozumie to, co się dzieje w świetle Słowa Bożego. To jest postawa prorocka. Prawdziwie prorocka. Wszyscy tu jesteśmy ochrzczeni, więc mamy w sobie wszyscy godność prorocką. Kto to jest prorok? Prorok to jest ten, kto potrafi interpretować rzeczywistość w świetle Bożego Słowa. To jest prorok. Maryja jest prorokiem, ponieważ ma tak naczytane słowo, że to słowo jej opisuje rzeczywistość, jaka się dzieje. Wydarzenia, które się dokonują. Więc Bóg mówi do niej słowem, ona mówi do Boga Słowem Bożym. W duchu prorockim ona rozumie rzeczywistość dzięki Słowu Bożemu. Jest jeszcze oczywiście bardzo ważny wymiar, to jest ten, że ona ostatecznie daje Słowu Boga ciało. Czyli jeśli wie, że Słowo Boga jest o niej, to od tego odkrycia na modlitwie przechodzi do czynu, żeby Słowo się na niej wypełniło. Nie tylko, że o niej mówi, ale na niej się wypełnia. Czyli na przykład, jak Łukasz mówi, że Maryja spędziła 3 miesiące u Elżbiety, to mówi, że na niej wypełnia się historia Arki Przymierza. Kiedy Dawid sprowadzał Arkę Pana do Jerozolimy, po drodze przez 3 miesiące Arka się zatrzymała, nie, u jednego z gospodarzy, z Izraelitów, przez 3 miesiące. I teraz Maryja jest Arką Pana, bo ona nosi w sobie obecność Bożą. Nie? Więc Słowo Boże się wypełnia na niej. O niej mówi i na niej się wypełnia. Uczennica w stosunku do Słowa. Chcę powiedzieć, że wzór człowieka wierzącego, dlatego też potem może być właśnie wzorem nauczyciela, wzorem przewodnika, tego, kto pokazuje drogę. Myślę, że to jest taki obraz Maryi, który też może stanowić ważny pomost w naszych spotkaniach z siostrami, braćmi z innych kościołów, którzy dość często nam, zwłaszcza, znaczy nie z tradycji prawosławnej, ale z tradycji protestanckiej, nieraz nam zarzucają, że jesteśmy nadmiernie maryjni. Ale jeśli będziemy pokazywać Maryję jako uczennicę Pana, ta, która jest zasłuchana w Słowie, to pokazujemy ją jako taki model Kościoła, w którym się wszyscy możemy spotkać. I do tego wszystkiego chciałbym jeszcze na koniec dodać 2 teksty, też świętego Łukasza, które pokazują, jak Maryja w odniesieniu do Słowa, w relacji do Słowa, jest też wzorem dla każdego z nas. Najpierw 8 rozdział, wersety 19-21. Namawiam na taką lekturę tego tekstu i modlitwę tym tekstem. Mianowicie przychodzą do Jezusa jego matka i bracia. To jest taki epizod, który opisali wszyscy synoptycy, ale Łukasz zmienia cały kontekst. Jak weźmiecie Państwo Ewangelię Marka, to przychodzą Maryja i krewni Jezusa przychodzą do Niego dlatego, że wszyscy mówią, że Jezus odszedł od zmysłów. To jest ważne, bo się przepracowuje. To jest o was. Pan Jezus pracuje tak, że nie ma czasu nawet zjeść posiłku i wtedy krewni Jezusa mówią, chodźmy, bo odszedł od zmysłów. I idą tak naprawdę, żeby wykonać correctio fraterna. Napomnieć swojego krewniaka, żeby się trochę opamiętał, bo za chwilę go już nie będzie. I Maryja idzie z nimi, żeby upomnieć syna, dychnijże se trochę, nie? To jest pierwotny kontekst w Ewangelii Marka. Natomiast Łukasz wyrywa to z tego kontekstu, to wydarzenie,
I kontekst u Łukasza jest taki, że jest najpierw przypowieść o siewcy, objaśnienie przypowieści o siewcy. Potem Jezus mówi, uważajcie jak słuchacie. I potem przyprowadza Maryję i krewnych Jezusa do Niego. I Jezus patrząc na Maryję i na swoich krewnych mówi, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i czynią je. I czynią je. Czyli nam jest zadana wobec Słowa postawa Maryi, żeby słuchać Słowa i czynić je. To jest pierwszy tekst Łukaszowy, pokazujący nam Maryję jako wzór dla nas, konkretnie pokazujący. I drugi jest nieco później w 11 rozdziale, 27-28. Stało się, gdy nauczał, że pewna kobieta powiedziała do niego, błogosławione piersi, które ssałeś i łono, które cię nosiło. Jezus mówi, owszem, ale jeszcze bardziej błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą je. Słuchają Słowa i strzegą je. Z tych dwóch tekstów, proszę Państwa, zobaczmy takie trzy momenty ważne dla nas. Pierwsze to jest słuchać Słowa. Słuchać. To jest to, co w praktyce Lectio Divina nazywamy lekcją albo audicją. Słyszeć Słowo. Ale dalej jest powiedziane, błogosławieni ci, którzy słuchają i strzegą Słowa, a to znaczy zachować Słowo w sobie. Tak jak Maryja zachowała Słowo w swoim łonie przez 9 miesięcy, zachowała Słowo, ustrzegła Słowa Bożego, które się w niej poczęło. Ustrzegła, strzec Słowo. Jak to się dokonuje? To się dokonuje na drodze medytacją. Właśnie to, że zachowuje, zatrzymuje Słowo we wnętrzu, zatrzymuje w sercu, zatrzymuje w doświadczeniu miłości. Nie pozwolę, żeby to Słowo przeszło mi obok głowy. Nie wiem, weszło jednym uchem i natychmiast wyszło drugim. Tylko jest czas na medytację nad Słowem i na pokochanie Słowa. Wtedy zachowuję, strzegę go w sobie, chronię, przechowuję w sobie. I trzecie to jest wypełnić Słowo. Błogosławieni, którzy słuchają i czynią. Kiedy wypełniam Słowo, staję się podobny do Maryi, która Słowo rodzi. Zachowała je w swoim łonie i teraz je rodzi dla ludzi. Więc kiedy je ustrzegłem, mogę je też urodzić dla innych. To jest to, co verbum facere, czynić Słowo, żeby się Słowo na mnie wypełniało. Dać Słowu ciało. Nie tylko słuchać, nie tylko ustrzec, ale dać Słowu ciało. To znaczy czynić Słowo, wypełnić Słowo. Wszystkim życzę. Jest taka zasada w ewangelizacji. Wiem, że wczoraj mówiliście o ewangelizacji. Przyjąłem, przekazuję. Przyjąłem, przekazuję. Uczeń jest nauczycielem. I tylko uczeń czyni uczniów. Życzę wszystkim, by tak było. Dziękuję bardzo.